Pół godziny do Ścięcia, moja najstarsza wyspa, moja najstarsza górka, na której moje pomysły były realizowane dokładnie zgodnie z tym, co Państwo widzą, albo na wyspie okolonej wodą, albo bywa czasem, że przenosiłam się na brzeg jak ten Syzyf pracowałam, spadało to ciągle w dół, ja stale wjeżdżałam na górę. Za pół godziny idę na pod gilotynę. Wkładam głowę. Którą przez ten rok, dzięki palantowaniu PO, dzięki spacyfikowaniu mojego sądu, postanowiłam już nie nosić w swoich rękach, a po prostu usadzić ją na reszcie mojego ciała. To takie głupie gadanie. No właśnie w ten sposób było to, w ten sposób wykonałam akt przygotowywania się do dzisiejszej wokandy. Dzisiejsza wokanda jest... Była przede mną 29 lat. Człowiek, który nie może ani wejść, ani wyjść, opuścić miejsca, w którym żył 30 lat, nie może wejść do miejsca, w którym no właśnie dzisiaj kończy się następne 30 lat. Po prostu musi ulec czasowi i podoświadczać parę rzeczy. Nauczyć się korzystać wyłącznie z pewnych atrybutów związanych z własną tożsamością. Kończę właśnie w tej chwili zapis związany z preambułą. 29 lat. Wprawdzie jej wcześniej jeszcze nie formułowano, ale była ona przede mną, ja to czułam cały czas. Ponieważ moje prawa człowieka i obywatela nie zaczynają się od tego momentu, kiedy ktoś mi pozwoli je używać. Bo to prawo takie literowe wpisane jest prawem związanym z życiem ludzkim. To człowiek pisze jakąś, tworzy jakąś regulację prawa, tworzy jakiś porządek. W tym momencie, kiedy ten porządek wymusza, no nie wiem, ilość rzeczy, które są na danym terenie, ilość spraw, skomplikowaność, ilość ludzi, której cała infrastruktura wymaga tego porządku, wymaga tego ułożenia, żeby ludzie, nie kontaktując się ze sobą czasem, po prostu współtworzyli teren, w którym żyją. Wiele rzeczy, które używam tutaj, nawet na swoim bardzo malutkim terenie, państwie polskim malutkim, nie dołożyłam się do ich powstania. Ani domy, ani ta górka, ani ten rów. Nie zbudowałam go. Nawet mówiąc teraz, nie reguluję go, nie chodzę tymi drogami, które
Znaczy chodzę, nie buduję tych dróg i tak dalej. Nie mam już za wiele czasu, więc już kończę, bo muszę owoc swojej pracy wrzucić na Twittera, czyli przejście przez Ara Preambuły. Robiłam to od 97 roku nieomal każdego dnia. Jest wiele prób zapisanych na karteczkach przejścia preambuły. Kończyło się to najczęściej na jednym zdaniu. No właśnie dzisiaj, czyli w zasadzie wczoraj, próbowałam w ten sposób przygotować się do dzisiejszej wokandy. Po prostu zlikwidowałam pewien błąd, który nie pozwalał mi do dzisiejszego dnia zoficjalizować wszystkiego, co zrobiłam przez całe 60 lat, a właściwie to głównie przez 29. Jakiegoś niezwykłego życia, w którym nie mam prawa do niczego. Nie mam prawa nie być ani człowiekiem, ani obywatelem, a jednak za chwilę będę próbować to egzekwować. Nie udowadniać już, tylko egzekwować. No, na razie.